Witaj z tej strony Bartek Popiel z bloga bartekpopiel.pl i dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak pokonywanie nieśmiałości. Co ty możesz zrobić w tym kierunku, żeby przestać być nieśmiałym, jeżeli oczywiście masz taki problem? Bez zbędnego gadania przechodzimy do konkretów. Otóż przede wszystkim poznaj swojego wroga. Zastanów się dokładnie, kiedy ty jesteś nieśmiały. Kiedy na przykład wchodzisz do pokoju pełnego nieznanych ci osób, zaczynają drżeć ci ręce, zaczynasz się pocić i wtedy chciałbyś wyjść, tak? To może być taka sytuacja, że na przykład ktoś chce nawiązać z tobą rozmowę, ale ty nie wiesz w ogóle, jak tą rozmowę poprowadzić, jak z tą osobą masz się komunikować, co ty masz jej powiedzieć, jak tą rozmową po prostu pokierować. Albo na przykład, wiesz, możesz być nieśmiały wtedy, gdy jest osoba, którą ty chcesz poznać. Powiedzmy, że jesteś facetem i chcesz zagadać do jakiejś dziewczyny, ale boisz się podejść, nie wiesz, co ty masz jej totalnie powiedzieć, tak? Więc to mogą być różne inne sytuacje, więc zastanów się, co to dokładnie ma być. Obserwuj takie sytuacje, kiedy dokładnie jesteś nieśmiały, bo wiesz, to nie jest tak, że jak ty sobie nadasz taką etykietkę jestem nieśmiały, to że ty jesteś nieśmiały zawsze. To jest nieprawda, bo na przykład jak rozmawiasz ze swoim rodzeństwem, jak rozmawiasz ze swoimi rodzicami, jak na przykład, wiesz, idziesz skorzystać z toalety, to ty wtedy nie jesteś nieśmiały, tak? Robisz to z dużą pewnością siebie, robisz to całkowicie naturalnie i w ogóle się nad tym wtedy nie zastanawiasz. Natomiast są konkretne sytuacje, kiedy ta nieśmiałość się objawia i dobrze by było zweryfikować, kiedy to się konkretnie dzieje. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, jeżeli chcesz pokonać nieśmiałość, to jest zdjęcie etykietki, ponieważ jeżeli ty sobie nalepiłeś na czoło etykietkę pod tytułem jestem nieśmiały, to niestety, wiesz, takie myślenie determinuje, myślenie po prostu determinuje rzeczywistość, więc przestań sobie myśleć jako o sobie nieśmiałej, tak? Zamiast tego mów to, co jest prawdą, bo mówienie pod tytułem jestem nieśmiały jest kłamstwem, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, nie jesteś nieśmiały zawsze. Są tylko konkretne sytuacje i tak musisz o sobie mówić, jeżeli ten problem w jakikolwiek sposób ci doskwiera. Więc zamiast mówić jestem nieśmiały, mów. Są sytuacje, w których nie robię tego, co bym chciał i nie mówię tego, co bym chciał. Jestem w pewnych sytuacjach trochę wycofany i nie wiem, jak się zachować, tak? To jest prawda, to jest zgodne z rzeczywistością. Natomiast nadanie sobie etykietki pod tytułem jestem nieśmiały rozwija taki wachlarz na wszelkie aspekty twojego życia, co jest po prostu kłamstwem. Kolejna rzecz to jest rozliczenie się ze swoją przeszłością, ponieważ, wiesz, ty możesz być nieśmiały, bo kiedyś coś się stało, nie wiem, podszedłeś do jakiejś dziewczyny i ona ci powiedziała, wiesz co, no spadaj, tak, albo mam chłopaka, cokolwiek innego. I od tamtej pory jesteś trochę taki wycofany, tak? Więc zastanów się dokładnie, wycofuję się, bo. Dlaczego ty się w ogóle wycofujesz? Bo boisz się na przykład odrzucenia, bo na przykład jest to dla ciebie zupełnie nowa sytuacja i nie wiesz, jak ona się potoczy, tak? Jest tam, wchodzi jakiś margines ryzyka i to ryzyko jest takie, no jak to wyjdzie w ogóle, tak? Może dostanę plaskacza w twarz, a może ona się odwróci, a może ona mi powie, że ma chłopaka, cokolwiek. Nie wiesz, jak się sytuacja potoczy, a może być fantastycznie, możesz podejść, zagadać, umówić się na kawę i będzie super, więc tak naprawdę nie jesteś w stanie przewidzieć i to właśnie może powodować tą twoją nieśmiałość, że ty nie wiesz, co się dalej stanie, ale moim zdaniem to jest najwspanialsza rzecz w życiu, to, że życie jest właśnie nieprzewidywalne, jest fajne, ponieważ nigdy się, wiesz, nigdy się nie dzieje tak, jak ty sobie to zaplanujesz. I to jest właśnie moim zdaniem, to jest życie i po prostu tak ma być, no nie da się inaczej. Wiesz, możesz sobie zrobić, nie wiem jaki plan, ja mogłem zrobić sobie jakiś plan tego szkolenia, ale za chwilę mogę powiedzieć coś, czego zupełnie nie planowałem, albo mogę się zaciąć w jakimś momencie, albo może mi jakieś słowo wypaść z głowy. Po prostu plan jest planem, a rzeczywistość jest rzeczywistością. Warto mieć tego świadomość, więc naprawdę musisz po prostu być świadomy tego, że tak się po prostu zwyczajnie dzieje. Zaakceptuj pewne rzeczy, które były w twojej przeszłości. Przeszłość była, minęła, wtedy zachowywałeś się zupełnie inaczej. Teraz możesz sobie zaktualizować pewnego rodzaju informacje, żyjesz w innym świecie, żyjesz w innej rzeczywistości, masz innego rodzaju zasoby, masz dostęp do internetu, do wiedzy, którą możesz tam nabyć i po prostu teraz jest kwestia tego, jak ty to wszystko wykorzystasz w życiu. Widzisz, małe dziecko, kiedy się uczy chodzić, ciągle się potyka, ciągle się przewraca, mimo to się nie poddaje, tylko po prostu cały czas próbuje na nowo i na nowo. Dzięki temu prawdopodobnie ty także nauczyłeś się chodzić. Wiesz, gdybyś w pewnym momencie się poddał, no to w tej chwili jeździłbyś na wózku, tak? Jeżeli chodzisz, jeżeli nie sprawia ci to większego problemu, nie masz żadnych dolegliwości z tym związanych, to prawdopodobnie dlatego, że jako dziecko byłeś bardzo nieustępliwy. Następna rzecz, świadomość procesu.
Wiesz, musisz zaakceptować to, że ty nie staniesz się z osoby takiej nieśmiałej, wycofanej, takim, wiesz, pewnym siebie człowiekiem z dnia na dzień. To jest proces, tak? Nie, musisz to po prostu zaakceptować. Daj sobie czas, daj sobie prawo do potknięć. Widzisz, jak ja sobie przypomnę pierwsze filmy wideo, które nagrywałem rok, 2, 3 lata temu, to one były totalnie słabe. Ja nie potrafiłem mówić do kamery, ja się co chwilę myliłem. Ja mówiłem tak sztucznie, wiesz, na zasadzie, bądź świadomy procesu, nie staniesz się śmiałym i odważnym ważnym człowiekiem z dnia na dzień, daj sobie czas, daj sobie prawo. To była po prostu jakaś masakra. Dzisiaj robię to naturalnie, dzisiaj robię to płynniej, dzisiaj robię to z o wiele większym entuzjazmem niż to robiłem kiedyś, ale to też potrzebowałem na to czasu i dużo treningu, więc miej tego świadomość. Nikt się nie stanie, wiesz, ekspertem, nikt się nie stanie człowiekiem śmiałym, nikt się nie stanie jakimś znanym człowiekiem z dnia na dzień. Po prostu musisz dać sobie na to czas. Kolejna rzecz to jest rób małe kroki. Zacznij od małych kroków, naprawdę bardzo małych. Tak samo jak jest ćwiczeniem, tak samo jak jest na przykład, tak samo wiesz, jak ty na przykład uczysz się pisać na klawiaturze, to na początku szukasz pojedynczych literek, ale po jakimś czasie piszesz na klawiaturze bez patrzenia na nią, tak? Więc po prostu nie ma innej drogi. Przechodź małymi krokami, idź coraz dalej, coraz dalej. To są świetne fundamenty pod kolejne rzeczy, coraz większe i coraz większe. Więc na przykład zrób sobie takie ćwiczenie, że będziesz szedł po ulicy i miej taki mały, lekki uśmiech na twarzy, tak? Jak taka osoba pogodna, uśmiecha się po prostu do ludzi. Spoglądaj ludziom w oczy, ponieważ jak ty jesteś nieśmiały, to prawdopodobnie chodzisz z głową w dół. Więc chodź wyprostowany. Poza tym inicjuj jakieś krótkie rozmowy, na przykład w windzie, tak? Mów, o, ale dzisiaj śnieżyca, ale dzisiaj mróz złapał. U mnie na osiedlu połowa samochodów nie mogło odpalić. Cokolwiek, tak? Zagaduj w sklepie na przykład. O, widzę, że tutaj chlebek podrożał 20 groszy, tak? I tam jakaś dyskusja, no, cokolwiek. No, zresztą jak chcesz się dogadać z kimkolwiek, to wystarczy, że powiesz coś na rząd, że rząd znowu zrobił podwyżki, że benzyna idzie w górę, że podatki idą w górę, że emerytury będą małe i tak dalej, i dogadasz się praktycznie z każdym w tej materii, bo każdy ma na ten temat bardzo podobne zdanie, więc możesz także dawać komplementy na zasadzie, wiesz, kupujesz coś, poproszę, nie wiem, 4 bułki i pani ci podaje, mówisz, o, ale ma pani bardzo ładne kolciki, albo na przykład, wiesz, kobiety często mają jakieś tipsy, mają jakieś wzorki na paznokciach, to możesz powiedzieć, o, ale fajny ma pani wzorek, tak? Kto to pani zrobił? No i ona mówi, tak, no, bo to tam mam koleżankę, która się zajmuje takimi tipsami, ma swój zakład kosmetyczny i zrobiła mi takie oto cuda. No i po prostu tyle, tak? I wyjdź ze sklepu i idź do następnej osoby, jeżeli chcesz to przetrenować. Następna fajna rzecz, która może ci pomóc zwalczyć nieśmiałość, to jest wstąpienie do różnych grup zainteresowań. Idź do szkoły tańca, zapisz się na sztuki walki, zapisz się na modelarstwo, do klubu fotograficznego, cokolwiek. Pewnie w Twoim mieście, jak wejdziesz na stronę MCK-u, MDK-u czy czegokolwiek innego, są jakieś koła zainteresowań, więc po prostu tam pójdź, przebywaj z ludźmi i zobaczysz, że wraz z upływem czasu Twoja śmiałość będzie jakby coraz większa, tak? Twoja pewność siebie. Następna rzecz, pytaj o drogę, na przykład wyjdź sobie na spacer, tak, i znajdź jakąś ulicę, która się znajduje na drugim końcu miasta i po prostu zapytaj, przepraszam, czy wie pan, jak dojść do ulicy na przykład Katowickiej, czy do ulicy Morcinka, czy jakiejkolwiek innej, albo na przykład, przepraszam bardzo, czy wie pan, gdzie jest ulica, tak? Polecam ci wcześniej przejrzeć sobie plan miasta i pytać o takie ulice, które są gdzieś na jego skraju, gdzieś na końcu, a to dlatego, że wtedy ten człowiek będzie ci musiał dłużej coś tłumaczyć. Ty może musisz dopytywać, aha, czyli mam iść w prawo, w lewo, później długo prosto, później przez wiadukt, tak, później znowu skręcić w lewo. On mówi, nie, musi pan wcześniej skręcić przed wiaduktem w lewo, czy tam odwrotnie. Wiesz, po prostu będziesz te rozmowy będą wtedy dłuższe, niż jak ty się zapytasz, przepraszam, gdzie jest ulica na przykład Kosynierów i ktoś ci powie, no ona jest tutaj za rogiem i tyle. Więc sprawdź sobie wcześniej plan miasta i szukaj takich ulic, które są daleko. Czytaj inspirujące książki i blogi, czytaj biografie, czytaj historie ludzi, czytaj takie strony internetowe, które kipią energią, które cię napędzają do działania. Oglądaj fajne filmiki na YouTube, ale oczywiście rób coś z tą wiedzą, bo no bez tego nic się niestety nie uda. I kolejna rzecz, trenuj. Trenuj oczywiście, ponieważ trening czyni mistrza. Widzisz, nawet najlepsze wskazówki, nawet najlepsze triki, najlepsze techniki, to wszystko jest bezużyteczne, jeżeli ty nie zrobisz jakiegokolwiek kroku. Więc mam dla ciebie pierwsze zadanie na dzisiaj. Po prostu idź na spacer, ubierz się. Po obejrzeniu tego filmiku, no postanów sobie, no albo chcesz pokonać tą nieśmiałość, albo nie, tak? Więc to jest już, wiesz, ja zrobiłem swoje, ale ty musisz wziąć odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Zrób coś z tą nieśmiałością, więc ubierz się, idź na spacer i na przykład zapytać 3 napotkane osoby, jak dojść do jakiejś ulicy, jak dojść do jakiegoś sklepu, czy wiedzą, gdzie jest jakaś kawiarnia, restauracja, cokolwiek, tak? Zapytaj się ich po prostu o coś.
Pamiętaj, żeby iść prosto, żeby być uśmiechniętym, żeby być takim wesołym, pogodnym człowiekiem. Naprawdę nic się nie stanie. Zatem, mój drogi, do roboty. Po prostu się ubierz, idź na spacer i zapytaj ludzi. Zobaczysz, że w ten sposób, robiąc takie małe kroczki, zaczniesz pokonywać twoją nieśmiałość i będzie coraz lepiej. Chciałbym cię jeszcze zaprosić na moją stronę liczysiewynik.pl. Tam mam dla ciebie bardzo fajne materiały, mianowicie e-booka oraz audiobooka, jak wzbudzić i utrzymać motywację do działania, oraz taki również e-book oraz audiobook, jak podwoić swoją produktywność. To jest dla osób, które mają z tym problem, które na przykład mają zrobić jakieś zadanie, ale ciągle to odwlekają, bo wchodzą na Facebook i jakieś inne różnego rodzaju portale społecznościowe. I jeżeli oczywiście podobało ci się to wideo, to po jego zakończeniu kliknij łapkę w górę. Jak będą pojawiały się te łapki, to oczywiście ja będę nagrywał kolejne filmiki, które być może również dla ciebie będą pomocne. Pozdrawiam serdecznie, mówił Bartek Popiel i do zobaczenia w następnym wideo.